No co ja, moi drodzy, poradzę, że Playmobil są najlepsze. Znaczy, może nie tyle najlepsze, co po prostu najszybsze. Jako pierwsi wydali katalog na 2021, w związku z tym dzisiaj z nimi jedziemy. WTF, WTF, WTF! Moi drodzy, oczywiście nie pierwsi, bo pierwsi wydali Lego, ale pierwsi z alternatyw, oni wydali ani Blocki, ani Kobi, ani nie wiem kto jeszcze nie wydał. Natomiast jeżeli znacie jakieś firmy, które mają jeszcze swoje katalogi z klockami i je wydają i na przykład już wydali, albo takie, które chcielibyście u mnie zobaczyć, to napiszcie mi w komentarzu, o jaką firmę chodzi i oczywiście się przyjrzę, bo ja sam chętnie zobaczę jeszcze, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o alternatywy, moi drodzy. Playmobil 2021. Jakieś małpy mi tu skaczą, w ogóle balony latają, jest średniowiecze, są wany, tu wszystko, co trzeba mi się podoba. Poza tym małym samochodzikiem, no bo jest średniowiecze z zamek, który lubię, no jest wakacyjnie, jest fajnie, moi drodzy. Na starcie otrzymujemy te małe zestawiki. Czy mamy tu coś fajnego? No spójrzcie, są duszki, są śmieciarze, ale tutaj, nie no, nowości to są wszystko. Jest krówka, jest policjant. O, to jest ciekawy gladiator, naprawdę spoko pozycja. Pani na plaży, a na dole już starości. Mnie bardzo boli, że wy tak nie lubicie w ogóle Playmobilów. Znaczy nie lubicie, bo się słabo wyświetlają, bo ja naprawdę lubię. Ja mam nawet ciche podejrzenie, że ja w poprzednim życiu to Niemcem byłem chyba jakimś. Serio, tak miałem od dawna, zanim wróciłem do klocku, mam takie podejrzenie, że byłem Niemcem. Bardzo spoko figureczki. Myślę, że się niektórym przyjrzymy, bo naprawdę co to w ogóle jest? Agent z dronem, moi drodzy. Dzieci na sankach. Nie no, fajnie, fajnie. Przyjrzymy się na pewno niektórym pozycjom. Niektórym już się przyglądaliśmy, moi drodzy. Co tutaj dostajemy? Robert Knows, moi drodzy, ale to tylko jakaś reklama. Lama, widzimy, wchodzi też jakieś marki, ich własne, w sensie, wiecie, ich własne, moi drodzy, marki, w sensie, jakby licencje. Co tu znajdziemy, moi drodzy, dalej? No super, teraz mi się kadr zmienił, muszę zmienić kadr. O, sami przyznacie, że od razu lepiej. No zaczynamy od takiego, w sensie, czy można powiedzieć, że Playmobil ma serię jakby duplo? No chyba średnio, aczkolwiek coś tu takiego mamy na kształt. Kurczę, astronauta z rakietą wygląda całkiem spoko. 1, 2, 3 widzimy, to jest taka seria. No ale z racji, że ona jest mocno duplowata, no to nas średnio interesuje. Ale spójrzcie, naprawdę całkiem ciekawe rzeczy tutaj, kurczę, wychodzą. City Action, na szczęście bardzo szybko przechodzimy do City Action, natomiast nie widzę tu zbyt wielu, nie no, są nowości, Battle Packi z hipkami, spadochroniarze, to jest całkiem spoko, ale to tyle z nowości, no zupełnie jak w Lego City, gdzie tych nowości w City też zbyt wiele tam nie było. To trochę jak pojazd Cola z Ninjago. Tu widzimy faktycznie wyścigi terenowe, plenerowe, jakiś policyjny mech, a nawet się nazywa policyjny robot. No okej, okay. Taka też trochę futurystyczna ta policja. Spójrzmy, tutaj wani wszystko. No wygląda to, wiecie, trochę jak tacy ludzie, co gonią bardziej burze, bo tu jeszcze jakieś pioruny są, no ale okej, okay. Widocznie złodziei też pogonią. Te mechy fajne, futurystyczne. Mamy straż pożarną, ale tylko w dwóch wypadkach pisze tutaj, że to jest nowość i jest nie za specjalnie, bym powiedział, w związku z tym też się pochylał nie będę. No, te kierownice mnie w ogóle ciekawi, do czego to jest, w ogóle się da podłączyć pewnie i kierować jakoś pojazdami. Coś, czego Lego nie ma, moi drodzy. Mamy budowę, natomiast tu totalnie słabo, jeżeli chodzi o nowości, bo dostajemy tylko i wyłącznie duopak robotnicy budowlani, także bardzo, tym bardziej taki jeden robotnik na przykład ostatnio w magazynie był, Playmobil, ale reszta całkiem w porządku. Gdyby, kurczę, one były lepiej budowalne, bardziej klockowe, to naprawdę Playmobil byłyby czymś mocnym na rynku. Co mamy tutaj? Spójrzcie, jaka ciekawa ciężarówka. Produkcja kontenerów jest ciekawym, bo to jest czymś nietuzinkowym. Na co dzień takich zestawów się nie robi, jak coś się produkuje. A tu spójrzcie, skład towarów. No, dla fanatyków, kurczę, wózków widłowych, towarowania, przewożenia, super sprawa. A i miasta, i nawet kontrola celna jest. Kurde, niby się kontrola celna przydała w mieście, a tym bardziej w ich mieście. Dalej, jest van, który mnie mocno interesuje, ale przypuszczam, że jego cena jest, no, taka, która mnie nie interesuje. Spójrzmy, widzimy tu, spotykamy się, że mają oni jakby produkt jakby premium. Spójrzmy też, że teraz to pierwszy raz widzę, że Playmobil w przeciwieństwie do Lego nie ogranicza się do iluś tam lat, tylko jest do 99, chociaż Lego Adults, no dobra. Całkiem ładne, naprawdę spoko zestawy, które też pięknie będą prezentowały się na półce. Ja aktualnie jestem na etapie remontowania salonu, więc gdy widzę takie rzeczy,
no to moje serduszko mówi od razu rozważ do salonu, który będzie mocno wakacyjny. Na przykład weź tam camper z Kobi, znaczy przyczepka mocno to pasuje, moi drodzy, więc to też by pasowało. To już coś, co było. Back to the Future, ależ to jest piękny zestaw. On to by dopiero na półkę pasował, moi drodzy. I to mi się podoba, Lego, kurde, nie idzie w takie rzeczy, a Kobi idzie, no serio. Spójrzmy, dostaję, masz dwa nowe zestawy. Ja ten z dołu to palicho, ale ten z góry to jest klasyka, jak on trafił do tej przyszłości. Pościg na deskorolce to jest wręcz klasyka. To się niby działo w 2015? A to nie było właśnie, że później, że 17 czy coś? No i takie kolejne duże auta dostajemy też bardzo naprawdę spoko wygląda i podoba mi się, że Playmobil też idzie w takim kierunku trochę dla dorosłych, trochę rzeczy, które będą ładnie wyglądały też na półce, a nie tylko dla dzieciaków, by były bawialne. Widzimy, mam jakąś nową serię z Monster Truckami i w ogóle taką popisową. Ten pokaz kaskaderski wygląda całkiem naprawdę okazale, bo dużo rzeczy, dużo gadżetów, dużo ciekawostek, w ogóle kaskadersko to wygląda ciekawie i detalowo nawet więcej przypuszczam niż w Lego tu dostajemy. Znaczy, wiecie, na przykład wątpię, że mi w Lego takie, chociaż może takie rogi byśmy dostali. Czy on coś w ogóle przez tą szybę widzi, ja się pytam? Bo kurde, jest zapaćkana jak nie wiem. Fajna i ciekawa seria, naprawdę czuć tutaj tą akcję, patrząc już na to zdjęcie, a co dopiero gdybyśmy się tym bawili. Top Agents, bo co jest? Czy Playmobil ma naprawdę aż tyle tych nowości? Patrzcie, co tu się wyrabia. Kolejne mechy, podoba mi się to. Jest trochę przyszłość, jest trochę, znaczy nowa, nie seria, bo seria już ta istniała, ale kurde, same nowe zestawy. Ja bym chciał widzieć, żeby tak się Lego zachowywało. Serio mówię. Czy Kobi? No póki co naprawdę ogrom nowości. Tutaj takie zestawy Playbox z super dodatkami. Są nawet też figurki. Są też figurki. Seria 19. I co to jest? To jest wieniec. Ja myślałem, że to jest taki świąteczny. Okej, okay, droid, wszystko. Ten jest ciekawy, że ty pasnie. Fajnie, myślę, że się przyjrzymy. Przyglądaliśmy się już, myślę, że jeszcze się przyjrzymy Playmobilom. Jak złapać, wytresować smoka, złapać, czy też, ale nie jest bajką, którą ja lubię, ale być może dlatego, że nie oglądałem, dlatego też nie będę tu się jakoś specjalnie skupiał, aczkolwiek no wyglądają ciekawie te smoki, przy czym no nie wiem, czy to jest dobre, a co złe, więc nie chcę się wypowiadać, bo tylko blamażu dokonam tu na sobie. Scooby-Doo, kurde, Lego kiedyś miało, a Playmobil ma nadal. No właśnie, czy to nie jest powód, by tym Playmobilom czasem się bardziej przyjrzeć? Mój braczanek w ogóle ma ten wóz i kurczę, ostatnio się u niego bawiłem na święta i jest naprawdę, naprawdę fajnie bawialny. Cmentarze, no ładnie to wszystko się prezentuje. Tu jest coś nowego, Scooby-Doo, mały zestaw, to mnie interesuje. Scooby pod wodą, przygoda z Ghost Diver, okej. Okay. Scooby-Doo rycerz, co to jest? To naprawdę ciekawie wygląda. Scooby strażak, Scooby, no. Ładne i ciekawe rzeczy. No i Novelmore, czyli rycerze, których nam Lego cały czas nie daje. Więc musimy się posiłkować Playmobilami. I Novelmore, moi drodzy, ma balony, ma maszyny obleżnicze, ma zamki, people packi, one na pewno będą moim obiektem zainteresowania, battle packi, people packi, przepraszam bardziej, i Novelmore tutaj, ale to już starości? Nie, są nowości, 12 szkieletów? Wow! Takie battle packi, people packi bym chciał widzieć też przede wszystkim. Szczególnie w Lego. Mówię dlatego tak na sobie Lego, bo jest wiele rzeczy u konkurencji, których Lego po prostu mogłoby się uczyć. I nie mówię to tylko o tym, by po prostu miały serię Castle, a chociażby jak 12, no dobra, w sumie Lego też wydaje takie większe battle. Okej, okay, people packi, no dobra, ale ze szkieletami nie wydało i bardzo wątpię, że wyda. Violet Valve, czarodziej roślin. O! Troszkę mi to przypomina ogólnie elfsy. Jeżeli chodzi o Lego. I dinozaury wjechały jeszcze? Znaczy wjadą, przepraszam, bo tutaj mamy dopiero w maju, wjadą. Mamy wielką naklejkę, że wjadą w maju. Znów mech, ale spójrzcie, cała seria z dinozaurami, co jest? Jurassic World w końcu będzie miał recenzję. Ja po cichu liczę, że to też będzie seria, która wam przypadnie do gustu. Póki co, raczej mniejsze zestawy. Pewnie muszą się rozkręcić, nie? No tutaj mamy kolejne zestawiki, to faktycznie w styczniu wchodzi. Starter packi. I fajnie, bo patrzcie, Novelmore, mały starter pack, tu takie Princess, mały starter pack, Polic, mały master, starter pack, Playmo Friends, podoba mi się to, że 20 seria już nawet, okej.
lalka ninja, w ogóle jak mały ninja, nie? Podoba mi się to, co Playmobil robi, po prostu dużo nowości, dużo świeżości, wchodzi w nową dekadę z ogromną ilością nowych rzeczy i to mi się podoba i to jest coś, czego nie zrobiło, jeszcze raz użyję tego słowa, Lego. Farma, kolejna seria, której nie mają wiodące klocki, a które chyba każdy by chciał dostać. Okej, okay. Co to jest? A warzywniak, okej, okay. Sprzedaż warzyw. No, fajna faremka. Jeszcze takie rzeczy się tu sypią. Kurczę, rok temu to mówiłem i tak poszło średnio, ale liczę, że w tym roku może będzie więcej tych Playmobili, bo naprawdę spójrzcie, no, a paki ze zwierzętami, ktoś by z was nie chciał z was takich dostać? Oczywiście, żeby każdy chciał. Platforma widokowa to jest w ogóle też ciekawa sprawa. A, zoo, okej. Okay. Naprawdę, spójrzcie, mamy serii Farmę, City, Zoo. I to tylko właściwie z serii City, z takiej zwykłej, życiowej serii. O Frencach, tam jakieś, wiecie, te były, nie? Wesołe miasteczka i tak dalej. Ule, wszystko, no patrzcie, jak to ładnie wygląda. Jak naprawdę można fajnie wyposażyć sobie miasto. Coś, czego wiodące klocki nam nie dają. Nie mówię oczywiście, że wiodące klocki są B, czy absolutnie, bo nie oszukujmy się, wiemy, że nie. Spójrzcie, kampery, wakacje, ale chodzi mi o to, jak pięknie ta firma podchodzi do kompleksowości, jak mówię, jak możemy sobie całe miasto wręcz tutaj wyposażyć w zależności co chcemy. No kurczę, temat plażowy, czemu mi to robicie, Playmobile? Bym was tak bardzo kurde chciał w tym momencie. Ojojoj, pizzeria z ogródkiem restauracyjnym, o to duży plac kempingowy. Ale moje serduszko teraz bije. Heidi z dziadkiem w górskiej chacy. Nie, naprawdę, kurde. Tylko problem jest taki, że mi się same minifigurki spoko podobają, a gorzej już jest, spójrzcie, cała seria wakacyjna, gorzej jest z całymi zestawami. One są mniej bawialne i tu mi się troszkę mniej podoba. Ale spójrzcie, plażowy bar, kiosk na plaży. Nie, no jest ładnie, jest fajnie. Spójrzcie, nie, naprawdę, naprawdę. No tu trochę Everdreams, wybaczcie, ale to są dziewczyńskie, ja was znam, że jak wy nie lubicie męskich, a co dopiero żeńskie klocki. Całe moje miasto, moi drodzy, spójrzcie, ulice, domki, coś co cały czas właśnie wam powtarzam, spójrzcie jak tu możemy pięknie swoje miasto zrobić, z takimi domkami w szczególności, no. I tutaj już dziewczyńskie klocki, spójrzmy, naprawdę spoko, ładnie, szpital, nie, to nie są szpitale, to jest galeria. Nie, szkoła! Można swój serial kręcić! Szkoła, w sensie, wiecie, paradokument. Okej, okay. Szpital! Kolejny! Nie mam, moi drodzy, słów, nie mam słów. Tylko to są same starości, w sensie już nie ma słów nowości, dlatego też tak, wybaczcie, jadę po tym szybko, nie przeglądam tego dokładnie. Tu mamy jakieś nowości, spójrzcie, znowu za miastem, plac zabaw, wózki, przedszkole, szkoła i przedszkole! Kiedy ostatni raz zostaliśmy z Lego szkołę? Możecie się pomylić o nigdy? Serio? No jestem zły w tym momencie trochę na klocki. No i seria limitowana też, ale licencjowana. Spirit. Spirit dalej. Spirit. I nie wiem, ze Spirius, ani z innym Spiritem. Spójrzcie tutaj, no. Fajne koniki, okej, okay, ale wiecie, no to jest licencja, więc bazuje na konikach, więc jest na konikach. Mało wam wsi, country? No to proszę, dalej jedziemy country, dalej jedziemy z wsią, dalej jedziemy, tylko to jak bardziej stadnino zwierzęca, ale starości, więc się nie przyglądamy. Podwoda, dalej, edycja limitowana, tu coś wychodzi, syrenki, jakby wam było za mało różnych serii. No i tyle, moi drodzy, i tyle. I tyle, moi drodzy. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Aj, dobra, wyszedłem już. Na 76 stron katalogu osobiście mam wrażenie, że jakaś połowa to były nowości. Połowa to były rzeczy, w sensie, wiecie... No nie, no różnorodność tego katalogu jest fenomenalna, bym powiedział. Jeżeli w LEGO chcecie sobie zrobić miasto, to macie policję, straż pożarną, no i jakieś tam dodatki w stylu kosmos czy podwoda, czyli średnie miasto. Musimy się ratować albo LEGO Friends serią, albo... No nie wiem jak się musimy ratować, ale musimy kombinować. Tu, spójrzcie, możecie mieć całe miasto i to przedszkole, szkołę, żłobek. Chociaż żłobka chyba nie było, ale wakacje na plaży, wakacje na dziczy, country, w ogóle konie, wszystko! Tak kompleksowego miasta nie oferuje nam nikt. Podoba mi się to, co robi Playmobil. Nie podoba mi się to, że wasze nastawienie do Playmobil jest średnie, ale ja będę cały czas walczył, by to zmienić. I rok temu też mówiłem, że będzie więcej. I było więcej w tym roku, ale mam nadzieję, że w tym roku też się uda więcej. Tym bardziej, że zwiększyłem liczbę filmów w tym roku, także z dwóch do trzech. Mam nadzieję, że się uda
Wpadnijcie na katalog, opis macie wzbogacony o link do tego katalogu, przyjrzyjcie go sobie sami, bo naprawdę warto, bo wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, co ta seria robi. Dzięki, że byliście, moi drodzy. Wpadajcie tutaj w przyszłości, zostawcie suba, by tych przyszłych filmów nie przegapić, a dzisiaj dziękuję za atencję, bycie tutaj i wszelką aktywność typu łapki, komentarze i tak dalej. Dzięki, bye!